witam serdecznie zapalonych czołgistów w odcinku Pokaż co potrafisz. Czechosłowackie czołgi, patch 9.13. No i staram się pokazywać właśnie w dobrych bitwach te czołgi. Ostatnio Dedu 11 killi na 9 tierze, strasznie chwalił 9 tier, no ale Dedu jeszcze nie ma 10. A 10 ma już gracz, który też ostatnio pokazywał świetną bitwę na T34, Sanquinor. Cześć. Cześć. Tak troszkę oszukisto poszedłeś z wolnego do tej 10. Na razie nie jechałeś żadną skodą, tylko 10, nie? No tak, było tam sporo gorda z Lesna i tak dalej, a był ten Vimana Freexpa 35, był lepszy przejśnik. No i wymieniłem tego Freexpa sporo, jak nie było na co wykładać tego Freexpa na tą czechosłowacką linię. Ale żałuję, bo z tego co wiem, to 9 jest genialna i tak czy tak ją będę kupować i nią grać. No ale 10 też jest niczego sobie. Okej, Zatoka Rybacka. No to tak w dwóch zdaniach na początku, co tu, jaki miałeś plan, chociaż wszystko wiadomo, czyli szybki med, więc środeczek, no ale jak to tam planowałeś na tą bitwę? Zawsze na tej mapie jeżdżę tak na środek, mniej więcej koło tego domku po prawej stronie, ale tutaj zobaczyłem, że coś się tam świeci, próbowałem tutaj podjeżdżać. No ogólnie tutaj na środku chciałem walczyć i zobaczyć, co się będzie działo. Okej, czyli mamy 20-tierowe czołgi średnie z magazynkiem, jest to Batshatilion, no i mamy teraz czołg TVP T50-51, czołg 10 poziomu czechosłowacki. Posiadasz Batshata na pewno, nie? Tak, mam na nim ponad 1000 bitew. Okej, dobra, no to jak te wrażenia po, nie wiem, już około 100 bitwach na tej skodzie. Czy jest to porównywalny do Batshata, czy jednak ma sporo gorszych rzeczy, czy jednak ma wiele rzeczy lepszych niż Batshat? Jakbyś go tak ocenił na początek? To wady to jest penetracja. 248 ton jak na 10 tier jest no mało. Jak się tam skontuje jakiś rosyjski met, to jest już bardzo problem go przebić. Padają strasznie moduły, czy to amunicja, czy to załoganci, a plusy to jest na pewno ten reload magazynka, 4 pestki i reload pomiędzy pociskami 1,5 sekundy. No i jest w miarę mobilny oczywiście. I dlatego zapewne nosisz tutaj te ulepszone zestawy naprawcze i ulepszoną apteczkę, która powoduje bodajże chyba 10% od razu, samo to trzymanie tych rzeczy powoduje 10% mniejszą szansę na zepsucie i na zniszczenie załoganta i tak dalej, nie? Tak, to jest jedyny czołg, na którym w sumie ważę te duże stawie, oprócz jedzonka, bo tam jedzonko ważne na różnych momentach, ale no tutaj ten czołg po prostu tego wymaga, no bo pada to bardzo często. No. Jeszcze są dwa perki, więc to jest teraz amunicją. Ten strzał taki troszeczkę pechowy w T-44 nie wyszło, ale od razu widzimy, bo w Batshacie przeładunek między pociskiem a pociskiem to jest 3 sekundy, tak? Chyba 2,8, coś takiego. 2,8, no. A tutaj mamy 1,5, no widzicie, jak on pluje tymi pociskami. Oczywiście różnica między 9 a 10 to jest ten jeden pocisk i chyba maksymalna prędkość, która tutaj jest 60, a na 9 tierze 50. To są takie dwie główne różnice, bo chyba innych różnic za bardzo nie zauważyłem, a ty nie jeździłeś 9, więc ciężko. Reload między pociskami jest tam 1,8, a na tym jest 1,5, więc szybciej też przeładuje między pociskami. No. 10 tier. Czyli słuchajcie, no w 6 sekund, czy tam w 4,5 sekundy, strzelamy 4 pociski, średnio 320, czyli wychodzi to 320. Około 1300 średnio możemy w 4,5 sekundy wystrzelić, a przeładunek magazynku, ile masz z buchtami? 22 sekundy. 22 sekundy, czyli poziom 9 tam z buchtą ma bodajże 19 sekund, a tutaj mamy 22 sekundy, czyli różnica nie taka duża. No i to chyba jest wielka zaleta, ten Batshat ma prawie 40 sekund, nie? On musi po tych pociskach, on musi sporo coś tam odjechać i poczekać, a tutaj te 22 sekundy, no to jest czas przeładowania na przykład TDK jak Panzer jest to między jednym a drugim pociskiem, nie?
No tak, tutaj jest to ogromny plus tego reloadu. Cóż, trzy zniszczone pojazdy, ponad 4000 obrażeń, no i tam miasto mieliście niby mało czołgów, ale jakoś oni nie atakują. No i co teraz chciałeś zniszczyć? Tego lighta na środku chciałem wyeliminować. No i chciałem jeszcze sfragować tego obiekta, albo jak pancera, ale nie do końca to wyjdzie. Obiekcik poszedł. No i jeszcze... Pięczorka się zaświeciła i tutaj pięknie. Tak jest. Taka ciekawostka, nie? Bo przed chwilą grałeś ESL-a. Aha, no i taranik. Myk i jest już szósty czołg zniszczony. Użyłeś dzisiaj w rozgrywkach ESL-owych tego czołgu, nie? No tak, spróbowaliśmy czegoś nowego, a że ten czołg za bardzo jeszcze nie jest jakoś popularny, to spróbowaliśmy i powiem tak, że sprawdza się. Jest to no taka nowa rzecz, ale może coś wnieść do tych rozgrywek, myślę. Jak ten reload między magazynkami nie jest tak jak Batchat i można tam się, powiedzmy, schować na chwilkę i znowu mamy pestki. No tutaj niestety nie weszło. Tak, mogłeś więcej tych goldowych pocisków używać, nie? No tak, jakbym użył golda tutaj w tym momencie, to byłby kolejny frag na pancerze. Wcześniej się odbiłem od 90 od tyłu, nie wiem jak. No i nie weszłem ten pocisk na początku w T44, więc... Mógł być więcej o trzy fragi. Tak, tylko informacyjnie, zwykłe to są podkalibrowe pociski, a goldy to są kumulaki, czyli tutaj musimy pamiętać, żeby nie walić w gąski, nie? O, dobrze. Tak. Tak jest, tak jest. 7 zniszczonych pojazdów i 3 zostały. Czyli szansa na kolejnego pula, nie wiem już którego w twojej karierze. Chyba 5. Tak, jest. Poli, tak, 5. No jest. What the fuck? No jak widać, no naprawdę, no coś pięknego. Jak to teraz widzę. Oczywiście przypominam, 9, 10 i 11 stycznia mamy to, co ty kiedyś wykorzystałeś, czyli za 1 gold 35 wymiennego doświadczenia. Jeżeli ktoś ma nadwyżki golda i chce wykorzystać to, że do 24 stycznia są tańsze 8, 9 i 10 tiery o 15%, o 15 bodajże, to ja na przykład to wykorzystam, no troszkę przygoldzę i zamienię sobie doświadczenie na wymienne i też będę chciał do 24 stycznia kupić i 9 i 10, bo ty tak olałeś trochę tą 9. No tak, ale no mówię, odkupuję ten czołg właśnie teraz, bo jest naprawdę bardzo dobry. Bo tak naprawdę ta 9, słuchajcie, to jest tak jakby 10, do prędkości 50 km na godzinę jest mobilniejsza, bo jest lżejsza, a ma ten sam silnik, no tylko że maksymalna prędkość jest to 50 km na godzinę, tu mamy 60, no i to samo działo, tylko że 3 pociski, a nie 4, ale za to szybciej przeładowujące. No i 10 pojazd, tam poprosiłeś, żeby zeszli z kapa. Chyba tam poschodzili z kapa specjalnie dlatego, żeby zostawić ci medal pula. A tak, udało się. Good game. No i jeżeli chodzi o wynik, tutaj sam, jak mi mówiłeś, to pytałeś się, czy chcę tą powtórkę, ponieważ obrażeń nie zrobiłeś tak dużo. Już widziałem powtórkę, gdzie ponad 10 tysięcy obrażeń ktoś zrobił na tym czołgu, czyli da się. Jest tych pocisków sporo, nie kończą się tak w Batchacie, nie? No tak, w Batchacie to jest parodia, jak z 30 pocisków i jeszcze jest ten czołg w miarę niecelny, więc te pociski musiałyby wchodzić wszystkie, żeby zrobić te 10 tysięcy. A tutaj jednak tych pocisków jest trochę. 48, przypominam, czyli no tak. Można pokusić się nawet o obrażenia w granicy nawet 15 tysięcy, gdyby wszystkie te pociski zostały wystrzelone. Oczywiście jest to raczej niemożliwe, ale Batchat nie może czegoś takiego zrobić, bo to wychodzi średnio około 12 tysięcy maksymalnie, jakie może zrobić Batchat obrażenia. No i cóż, medal pula, high caliber, czołgista sniper, 1422 obrażeń,
expa bazowego, 1696 obrażeń. Mogło być więcej, gdybyś trochę w środku bitwy skuteczniej zagrał. No i nawet coś tam odbiłeś na pancerz. Akurat nie mówiłem o pancerzu, ale to jest wieża 120, a kadłub to papier 65. No i zarobiłeś 18 875. Mimo tego, że miałeś wszystko tam założone mocniejsze, no i trochę goldowych pocisków wystrzeliłeś, tak i tak zarobiłeś, więc nieźle. To wszystko. Kilka dni temu pozdrawiałeś, może jeszcze raz chcesz pozdrowić swoich kumpli, więc... To pozdrawiam wszystkich twoich widzów oraz moich znajomych. I oraz zapraszasz na swojego streama na Twitchu. No tak. Trzeba wpisać Sanguinior i chyba wyskoczysz, nie? No tak, powinno wyskoczyć. Dobra, dziękuję jeszcze raz. No i czekam jeszcze, nie pokazałem jeszcze jak coś, siódemki i ósemki, jeżeli chodzi o te czechosłowackie czołgi od 5 tieru do 10. Mi się siódemka podoba. To nic. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej.